Dobra, miałem montować vloga z Nakpan Beach, ale pogoda jest tak przepiękna, że nie ma takiej opcji. Jedziemy na kajaki zaraz, zobaczymy czy uda się je wynająć, nie mamy żadnego kontaktu, ale powinniśmy dać radę. Dzisiaj na górze tam jest imprezka, słyszę jakieś pluskanie wody, więc pewnie dlatego nie chcieli wynająć długoterminowo, bo czasami mają klientów, tak mi się wydaje. Coś pięknego, takie dni to ja lubię, trzeba korzystać ze słońca póki jest, bo jakby nie było, to już pora deszczowa się zaczęła. I może długo nie być. Słońca. Musimy teraz znaleźć jakieś miejsce, gdzie kupimy maski do snorkowania, bo chcemy posnurkować. Nie jest to takie proste, bo większość z biznesów jest zamknięta całkowicie. Centra nurkowe i tak dalej, wszystko pozamykane. Przechodzimy sobie taką małą uliczką na drugą stronę. Wszyscy w maskach, jak widzicie. Nie ma żartów. Pogoda tak ładna, że nawet plaża w El Nido wygląda przejrzyście, to znaczy wodę. Kupiliśmy maskę Maresa i taką fajkę, nie pasujące kolorem, ale uwierzcie mi, nie ma za bardzo wyboru. Ceny są z kosmosu, maska 4430 peso w sklepie, fajka 1190 peso. Zawalczyłem o rabat i otrzymaliśmy rabat 10% na to i całość kosztowała tyle, co na dole teraz napisałem. Jedyny sklep otwarty, więc nie ma w ogóle wyboru, kupujesz albo nie, a ceny te są na pewno jeszcze sprzed pandemii. No ale nie mają w ogóle klientów, więc chociaż trochę obniżyli ceny. Niemniej przez internet na pewno byłoby lepiej. Piękna pogoda dzisiaj. Udało się też zamówić kajaczek za 300 peso za parę godzin, czyli jakieś 24 zł. Corazon odpoczywa, popłynie z nami oczywiście. A Igna je bułki z Cheese Whiz. To jest taki ser, który w Polsce by się nigdy nie sprzedał. Na Filipinach to jest marka popularna i w Wenezueli też raczej bogaci ludzie to jadali zawsze. Taki topiony ser trochę słony. Myślę, że u nas by się to nie sprzedało, bo trochę sztuczny ma smak. Pewnie część z was go zna. Zobaczcie, jaki tutaj moloch w ogóle budują. Założę, że to chiński kapitał. Nie no, nie ma co demonizować Chińczyków, ale myślę, że mogą to być Chińczycy. Trycykle. Kiedyś to było tłoczno, teraz jest spokojnie. I idziemy, kajaki już są przygotowane. Tu jaka fajna stara brama. Nie ma komida. Le pusieron comida, qué bonito. To, co przed chwilą widzieliście, to była loteria. Loteria jest legalna na Filipinach, ale hazard różnego rodzaju jest nielegalny. I ostatnio się dowiedziałem, że właśnie dlatego tyle trwają pogrzeby, że podobno właśnie na pogrzebach nikt nie kontroluje, można uprawiać hazard i dlatego trwają po tydzień na przykład, czy tam nawet 10 dni. I Filipińczycy tam po prostu gamblują, nie? Zrobić materiał na ten temat z wnętrza to byłoby coś pięknego. Myślałem, że to taka tradycja, że przy ciele czuwają 10 dni. Nie, hazard, słuchajcie, hazard, o to chodzi. Okay, we'll be back by 5. So if we leave from the last beach around at 4, we should be able to make it, I think, yes? Okay. Thank you very much. Thank you. See you. To jest główna plaża. Ona nie jest specjalnie ładna do pływania, ale jest to główna plaża w El Nido. A to jest nasz kajaczek. Dobra, zakładam na łeb kamerkę i się biorę za organizację sprawy. Okej, jesteśmy gotowi. Nagrywam teraz łba, pewnie mnie nie słychać, bo mam pieprzoną maskę na twarzy. Hop! Le gusta kajak. Ja le gusta. Eso. No i dobra, wypłynęliśmy z El Nido. Jeszcze zerkam na El Nido. I płyniemy. Musimy mieć na sobie te kamizelki, bo z przodu przed nami jest straż przybrzeżna i sprawdzają. Później je zdejmiemy pewnie. Zobaczcie, jak pięknie El Nido wygląda. Te skałki to jest coś pięknego. Z drona to pewnie super musi wyglądać. I na jedną z nich można wejść w ogóle, którąś tam na samej górze. Nie, Kora, tu nie możesz przejść, tu już się nie da. Jesteś po środku albo z przodu. Z tyłu nie ma miejsca. No nie ma, no nie ściemnia. Oki, lecimy, lecimy. Jeszcze raz widok na El Nido, przepiękne. Miejscowość słaba, ale otoczenie, przyroda, przepiękna. Ahoj, przygodo! Plan jest taki, żeby przepłynąć z El Nido, tego downtown, dookoła tej skały i popłynąć tam z drugiej strony, są plaże.
ale w przyszłości chcemy popłynąć tam. To jest z tego, co się orientuje, Paradise Beach. I tam popłyniemy następnym razem kajaczkiem. Tylko że wcześniej wypłyniemy, bo już jest pierwsza. I podobno godzinę się płynie tam i z powrotem, więc musimy się spinać trochę. Ops. Coś pięknego. Mamy wrażenie, że El Nido to był taki test, czy wytrzymamy tutaj z kiepską pogodą, nie wyjedziemy do Port Barton. No i opłacało się tutaj zostać. Myślę, że każdy słoneczny dzień tutaj to będzie odkrywanie czegoś nowego, bo jest tu od cholery wysepek, plaż, raf i wszystkiego. Rewelacja. Si, hay corales aquí. Increíble. No i to zielone też potrzebuje deszczu, żeby tak rosło. Gdyby nie padało, to by nie było zielono tak pięknie. Tutaj zobaczcie, łódeczka sobie płynie. Ziomki mają ją na sznurku. Ciągną ją za sobą, płyną i coś łowią. Prawdopodobnie z kuszą. Czyli tak zwany spearfishing, ale nie orientuję się, czy na pewno. Sieci nie mają, z tego co widzę. Nie widzę niestety, co nagrywam, więc nie mogę wam pokazać, ale tutaj w połowie tego widzicie te kwiaty różowe? Zaznaczę je pewnie na ekranie. Jak wyrosły. Wow. Piscinita. Solo poquito de matitas aquí. No tu już by można było nurkować sobie z przyjemnością, to znaczy pływać. Bo myślę, że ryb to tu nie ma. Más tarde, vamos a ir para la playa para que corazón pueda disfrutar. Ja tam wiem. Widzimy już pierwsze plażyczki, ale chcemy dopłynąć do końca, opłynąć całą tę skałę, żeby później na luzaku wracać, a nie żeby później pędzić dalej, bo znając życie, jak tu się zatrzymamy, to już tu zostaniemy. Więc lepiej na razie zrobić trasę, a później się wyluzować i wracać co plażę, że tak powiem. Spójrzcie na te korale, które tutaj są, w połączeniu z tą plażą i tą skałą. Coś pięknego. Coś pięknego. Płyniemy dalej. Dobra, prawie już opłynęliśmy tę skałę. Za ten cypelek wypłyniemy i tam powinny się pojawić jakieś plaże. Tutaj były plaże, ale ta jest jakby ogrodzona jakimiś bojkami, zresztą aż tak nam się nie podoba. Tam widzieliśmy, że były najładniejsze, przynajmniej na mapie i w przewodniku. Tutaj minęliśmy jakieś kolejne plaże z infrastrukturą. Nikogo tam nie ma, bo to wszystko teraz puste, ale wolimy coś bardziej dzikiego. Przy okazji łapy sobie troszeczkę tutaj rozwaliłem, oczywiście od wiosła, i mogłem posmarować sobie nogi kremem. 2 godziny w słońcu to nie jest dobry pomysł. W pełnym słońcu. Widzicie te boje tutaj, które głęboko pod wodę sięgają? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć czy siedem ich tu jest. Wyobraźcie sobie, ile tu stateczków w sezonie potrafiło przybić. 7. Choć prawdopodobnie do jednej boi mogło więcej niż jeden statek się przyczepić. Zaraz za tymi zabudowaniami taką plażyczkę znaleźliśmy. Piasek wygląda, że jest fajny, jest trochę korali. Przepiękne skały u góry, czyli klasyczek El Nido. Są psy, więc są też i ludzie. Na pewno nie jest to plaża prywatna, dlatego że takich tutaj w El Nido w okolicy raczej nie ma. Jest to zbyt turystyczny region, żeby tutaj robić plażę prywatną. Plaża ogólnie nie może być prywatna na Filipinach, tylko dojazd do niej. Ziemia może być prywatna, ale na plażę zawsze masz prawo wejść. Oczywiście plaże szych, polityków, ustawionych ludzi są strzeżone przez ludzi z bronią wynajętych, także tam nie dopłyniesz, nawet jeżeli masz do tego prawo. Są równi i równiejsi, mordo. Ale ta chyba do takich nie należy, z tego co widać. Okej, dzia. Wow. Hello! Siemanko! Kudłaty ziomeczku. Nie ma co szczekać, my przybywamy z pokojowymi zamiarami, mordo. Oh, fuck, ale zdrętwiałem. No myślę, że jak nas leń weźmie, to już się stąd nie ruszymy raczej. Dobra, na razie tyle go wciągnę i będziemy obserwować, czy będzie odpływ. O! Siema! Dzięki! Dzięki! Chcesz mi dać liścik? Dziękuję, dziękuję bardzo, koleżko. O,
O, krabik ucieka, widzicie? Poszedł. Coś pięknego. Tu zostaniemy chyba na dzisiaj. Zobaczcie, jak tu jest zadbane, to tu nawet ktoś grabi te ziemię normalnie, a nie ma tutaj żadnej opłaty za wjazd, że tak powiem. Piaseczek przepiękny. Biały jak mąka. No, aż tak biały nie jest, ale konsystencję ma mąki raczej, o, w ten sposób. Idziemy popływać, a później droniarstwo odpalę, jak mówi Michał Pater z autostopem na koniec świata. Brawo, muy bien. Eso, señor Marrón. Ah. Fajne miejsce, chociaż woda nie do końca przejrzysta, bo piaseczek jest taki jak mąka. Puedes mostrar mi amor, que tu tienes manos? Zobaczcie, ten piasek jest taki jak mąka, przez to woda jest nie do końca przejrzysta. Zaburza troszeczkę jej przejrzystość ten piaseczek. Ale plaża jest piękna. Tak, taka mączka to jest. Bardzo drobniutki piasek. I właśnie zapylenie wody takie się odbywa. Tak coś trochę jakby cement rozrabiać z wodą. Hermosa, no? Si. Pero no para ser transparente. Ah, no. W związku z tym, że tu jest, to w sumie bezsensowne zasady, no ale daleko stąd jest lotnisko, po drugiej stronie w ogóle tej skały i jakieś kilka kilometrów stąd, no to mogłem tylko polecieć 25 metrów w górę i oddalić się o 50 metrów, przez co nie mogłem wam tej skały pokazać, a jest naprawdę urodziwa. Los animalitos que se comen las hojas hacen arte. En polaco. Bueno, no importa. Sí. Claro que importa. Yo quiero saber. Yo pensé sobre vitras en una iglesia, pero no, eso no es vitras. Ah, ¿sabes qué es vitras? Sí, sí, sé. Parece también. Mi to trochę vitras przypomina. Może dlatego, że światło przez to przebija.
Czas się zawijać. Mara piesy. Kora, ty z nami idziesz, chodź. Vamos, Kora. Trochę wody. Para la próxima hay que comprar dos aguas, mi amor. Sí. Ok, lecimy. Do zobaczenia, skałki. Jeszcze tu wrócimy. Ale rapy to hay que pensar que tenemos. Si, mierda. Tak to wygląda z morza, fajne światło teraz jest. Tam wcześniej latał w ogóle u góry orzeł, rozpostarte skrzydła. No chyba orzeł, nic innego tu chyba nie ma, raczej kondorów tu nie ma. Latał i tak właściwie nie ruszał tymi skrzydłami, tylko szybował. Ewidentnie szykował się do polowania na coś. Taki orzeł to małe dziecko potrafi porwać, albo psa nawet. Niedużego oczywiście. O, ślimak popłynął. Ciekawa sprawa, bo tutaj były w tym miejscu takie bojki do ochrony ryb. A, mira, les colectaron, en la derecha. Wes? Czyli to była sieć po prostu. Oni tutaj zostawiają sieć i później ją wyciągają. ¿Cómo se llama eso en español? ¿Net? Ok, red. Entonces red para pescar es como redes sociales, pero redes es plural. Es lo mismo en polaco. Sieć, sieci społeczne, powiedzmy. No u nas chyba to się nazywa sieci społecznościowe? Cholera, nie pamiętam. Red para pescar, sí? ¿Y cómo lo dicen los de Puerto Rico? ¿Puerto Rico? La red para pescar. Puertorykańczycy nie wymawiają za bardzo R, tylko mówią L często zamiast R, dlatego się tak nabijamy trochę. Ale robią najlepszy reggaeton, stamtąd on pochodzi właściwie. I stara salsa też tam bardzo była rozwinięta. Dobra, nie rozgaduję się, płyniemy. Może jeszcze się uda na jedną plażę wskoczyć. Okej, widzę, że jednak troszeczkę wymyśliliśmy, bo to nie było tam wcześniej te sieci, tylko tutaj. Także cały czas są przed nami. Nie wiemy, czy to są sieci, czy to jest jakieś takie oznaczenie, gdzie są rafy, gdzie nie można wpływać. Ale to się ciągnie. Tak, także jesteśmy przez pomyłkę na terenie tego. A, jest una lina, si? Si, linia. Linia. Okej, okay. No to spoko, chodzi o to, żeby nie wpływać. Kajak puede pasar, pero un bote con un motorcín un poco peligroso. Si, es hasta aquí. Hay corales, ves? Oh, si, aquí podemos usar la máscara. Entonces podemos pararnos en esa playa. No, tutaj ta skała. Z tymi koralami coś pięknego. Mijamy kolejną plażę, kolejne klify i płyniemy dalej. Może na jeszcze jednej się zatrzymamy po drodze. Wszystko to jest puste totalnie. Totalnie puste. Wszystkie te plaże, co widzimy dookoła, są puste. I zastanawiam się, czy nie fajnie było ściągnąć tutaj naszą łódeczkę z Port Barton. Żebyśmy mogli sobie płynąć kiedy tylko chcemy, bo jak się weźmie tak zwany island hopping, no to wtedy trzeba zaplanować to dzień wcześniej, no i trzeba dużo kasy za to zapłacić. A przypłynięcie tu łódeczki z Port Barton do Elnido mogłoby być po pierwsze interesujące, a po drugie łódeczka może się tu przydać. Tam ktoś mieszka, jakieś dzieciaki tam są, łódeczka i jakiś domek taki prymitywny. Ktoś sobie zagospodarował tę małą plażę po prostu. Przepiękne miejsce. Okej, znaleźliśmy małe miejsce dla nas, małą plażyczkę. Jeszcze zanim wrócimy do Elnido miasta, to ją obczaimy. Są delikatne falki. No i fajnie, jak jest takie lustro, totalnie niewzburzone, wtedy... O, aj roca sadziałeś? Por que no pasa nada. Entramos por la izquierda, ves? Jak jest bez fal, to jest tak fajniej, przyjemniej, no. Ale co zrobić, jak są fale? No, aki. No, podemos. Nie, nie, zatrzymamy się tu z kajakiem. Będzie upierdliwe wchodzenie do niego z powrotem. Szukamy, może jeszcze coś znajdziemy. Okazuje się, że już jest 4:45, a strasznie oni tu są przestraszeni. Mówią, że o 5:00 musimy wrócić. Tutaj zobaczcie, jak fajnie skałki podmyte przez wodę. Przez lata. Albo dziesiątki czy setki tysięcy lat raczej. Cholera wie.
No w każdym razie płyniemy teraz do El Nido właściwego, dlatego że mamy 15 minut na dopłynięcie, już i tak nie zdążymy. Rozkminialiśmy, czy nie popłynąć do którejś z tamtych plaż, ale nie chcemy przegiąć i wrócić bardzo późno. Także zawijamy się. No ale my płyniemy wolniej niż przeciętnie, bo na chillaxie sobie płyniemy po prostu. Raz jedno wiosłuje, raz drugie. Z rzadka obydwoje raczej. Hello! Woohoo! Wielka fala! No vamos a sobrevivir! Wracamy do El Nido. El Nido parece super chiquito desde aquí, ¿ves? Parece un pueblito de verdad. Porque es chiquito, solo que hay edificios más altos que en Port Barton. Pero es como... Ah, wow, sí. Zobaczcie, jakie tutaj są łodzie Coast Guardów, świetne. Wypasione na pewno szybkie, zasuwają na pewno szybko. A przed nami El Nido. I no cóż, umówmy się. Przy Filipinach szaleństwo na rynku planowania zabudowy w Polsce w lat 90. to było całkiem spokojne, bo tutaj to po prostu wszystkie chwyty dozwolone. Nie ma żadnej spójności tych budynków, wygląda to w sposób całkowicie szalony. No i brzydkie jest El Nido w ogóle samo z siebie. El Nido, El Nido. Jeżeli chodzi o budynki, tutaj broni się natura, jedzenie nie za bardzo, ludzie fajni, architektura taka se. Dobra, no mamy w rękach, mamy w rękach. Czuję się tę traskę. I co ciekawe, mam znajomego, który kajakiem 10 km na godzinę pokonuje mniej więcej, ale to jest inny kajak, taki, który się wywraca bardziej, szybszy, niestabilny, jednoosobowy. Do tego jeszcze z... Tomaki. Do tego jeszcze ma żagiel ten kajak. No ciekawe, czy sprowadzić tutaj naszą łódeczkę to byłby fajny pomysł. Ciekawe, zastanawiam się nad tym. Ciekaw jestem, czy byłaby wolność, możemy pływać tak jak chcemy. Raczej tak, no bo to jest tylko banka. Minus taki, że trzeba ją tu sprowadzić. Si. Estaban cholas allá? Okej, właśnie widzimy, że wrócił jeden z czterech klapków, jakie wzięliśmy ze sobą, także wycieczka wyjdzie trochę drożej, bo to porządne były klapki. No spoko, życie. Tengo una sola. Okej, no cóż, w takiej sytuacji jutro się tam znowu wybierzemy i poszukamy naszych klapek. Nie ma wyjścia innego. No więc jak hipisi, teraz zasuwamy na bosaka sobie przez El Nido. Proszę. I jutro spróbujemy tam popłynąć i odzyskać zgubione klapki. Do tego jeszcze zamoczyłem kluczyk od samochodu, więc zaraz się okaże, czy da radę go odpalić w ogóle. Taki komplet nieszczęść. Zawsze te wakacje drożej wychodzą, niż człowiek się spodziewa na początku. Tranki, tranki. W ogóle zobaczcie, jak ja wyglądam, nie? Wszystko dla materiału. Okej, chwila prawdy. Działa! Funkciona! No, tranki. Po raz pierwszy będę prowadził samochód na bosaka chyba. Nie przypominam sobie, żeby kiedyś to robił. Mamy takie plasticzki, które wrzucamy na siedzenia. To znaczy nie plasticzki, no wodoodporny materiał po prostu, żeby soli nie zostawić na siedzeniach. No i dobra. Dobra, gotowe. Masakra. Tak dojechaliśmy. U góry imprezka jeszcze trwa, z tego co słyszę. Dobra imprezka. Idziemy, Corita.
brokoli. Chodź, w domu czeka jedzonko. No i wiem. No, no i to by było tyle na dzisiaj. Rezultat, 3 zgubione klapki. Może znajdziemy. To są domowe klapki, no ale chcemy je mieć do domu. Takie zastosowanie dobre ma wanna jeszcze, czyli wynalazek, który nie występuje raczej na Filipinach. Można umyć wszystko to, co jest słone po morzu. Genialne. Zobaczcie na koniec, jaki kolega nas odwiedził. Ale szybki skubaniec. Już znikł. Ale na story zrzucałem, to teraz wam pokażę. Dzień dobry, dobry wieczór. Psy w El Nido bardzo wyluzowane do tego stopnia, że nie można przejechać. Senior! Będę, melutę, mam telefon. Na zagrywa bardzo dobrze. Dalej, dalej. Dalej, dalej, dalej. Cuando estés más cerca se va a quitar. Dale. Todavía está ahí. Todavía, todavía está ahí. Dale, ahora sí se movió. Señora, eso es peligroso. No, no le importa nada. Ahorita se vuelve a acostar debajo.